Dobry wieczór. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Cieszę się, że mam przyjemność otworzyć to spotkanie dzisiaj. Nazywam się Karolina Wawer. W tej pięknej przestrzeni, nowej przestrzeni, będziemy dzisiaj rozmawiać o listach Ludka. To jest premiera książki Sen o teatrze, listy z Tomaszowskiego Getta. I może powiem kilka słów o planie dzisiejszego wieczoru. Na początek zapraszamy Państwa na koncert grupy Agnellus. Zespół zaśpiewa kilka piosenek inspirowanych listami Ludka. Natomiast później zapraszamy na krótką przerwę i na rozmowę z autorkami tej książki, z redaktorką i pomysłodawczynią, również fundatorką Fundacji Pasażer Pamięci, z Justyną Biernat oraz z wokalistką zespołu, ale także graficzką i autorką projektu graficznego do tej właśnie książki, Agnieszką Kowalską-Owczarek. Także zapraszam na koncert grupy Agnellus. Wszystko chcemy się bawić, my młodzież chcemy się bawić. Do licha, mam przecież 19 lat i nie chcę płakać. A jeżeli śmiać się nie można, to trzeba sobie ten śmiech zrobić, trzeba sobie pić. Trzeba sobie śpiewać, może świat potrwa do jutra. Może świat potrwa tylko do jutra. Mimo wszystko chcemy się bawić. Które są wszędzie, które tłuczą się po brudnych ulicach, które wiszą nad uchem dniem i nocą. Trzeba przytłumić, zdusić, trzeba przykryć wiosną mgłą zapomnienia. Trzeba tylko głośno, donośnie śpiewać. Pam, pa, pam, pam, pa, pam. Śmiej się, pajacu. Mimo wszystko chcemy się bawić. My młodzież chcemy się bawić. Mimo wszystko chcemy się bawić. Mimo wszystko chcemy się bawić. My młodzież chcemy się bawić. Mimo wszystko chcemy się bawić. To nie jest dobrze, ja wiem, ale tak musi być. A gdybyś ty jeszcze tu była przy mnie, to mi tylko gwizdać na cały świat. Mimo wszystko chcemy się bawić. My młodzież chcemy się bawić. Mimo wszystko
bawić. Mimo wszystko chcemy się baszyć. Bawimy młodzież, chcemy się baszyć. Mimo wszystko chcemy się bawić. Mimo wszystko chcemy się bawić. My młodzież chcemy się bawić. Mimo wszystko chcemy się bawić. Mimo wszystko chcemy się bawić. My młodzież chcemy się bawić. Mimo wszystko chcemy się bawić. Cóż mogę na to poradzić? Pragnąłbym całym sercem pisać ci o radości, o wiośnie, o młodości, o pięknie. Ale cóż, kiedy wszystko naokoło stanowczo zaprzecza tym rzeczom i nie pozwala w żaden sposób zmienić nastroju. Wiosna. Wiosna. A przez cały miesiąc jednym słowem nic, nic. Jednym słowem nic, nic. Jednym słowem nic, nic. Nic. Młodość chora, biedna, piękno tylko w książkach. Młodość chora, biedna, piękno tylko w książkach. Jednym słowem nic, jednym słowem nic, jednym słowem nic, tylko miłość, jednym słowem nic, tylko miłość, jednym słowem nic, tylko miłość, tylko miłość. Dopóki człowiek o kim myśleć ma, dopóty sens w tym życiu jest. Dopóki człowiek o kim myśleć ma, dopóty sens w tym życiu jest. Dopóki człowiek o kim myśleć ma, dopóty sens w tym życiu jest. Dopóki człowiek o kim myśleć ma, dopóty sens w tym życiu jest. Dopóki człowiek o kim myśleć ma, dopóki...
życiu jest. Dopóki człowiek o kim myśleć ma, dopóty sens w tym życiu jest. Dopóki człowiek o kim myśleć ma, dopóty sens w tym życiu jest. Dopóki człowiek o kim myśleć ma, dopóty sens w tym życiu jest. Tylko miłość. Wariować, zatracić się na śmierć, zatracić się na śmierć, zatracić się na śmierć, zatracić się na śmierć. Fantazją jest to, że powiesz parę słów i wszystko będzie dobrze. Jak fantazją jest to, że zaraz przyjedziesz i każesz zapomnieć. Jak fantazją jest to, że powiesz parę słów i wszystko będzie dobrze. Fantazją jest nasza miłość, miłość tysiąca i jednej nocy. Jak fantazją jest wielkie niebo i wielki świat. Jak fantazją jest wielka sztuka i wszystko co piękne. Jak fantazją. Tak, tak, fantazją i ironią. Październikowy, piękny, jesienny dzień. Czyż nie jest ironią? Dzień stworzony dla kochających, a będący dniem nienawiści. Dzień romantyczny, dzień, w którym mogłoby tkwić szczęście, a w którym jest złość i tragedia. Piękna, październikowa, ironiczna noc z ironicznym księżycem, pełna czaru i poezji, z romantycznym wiatrem, który może śmiało przygrywać zakochanym u otwartego okna, a który śmieje się bezczelnie z cierpień ludzkich. Ty nie przyjdziesz. Tak będzie, jak było. Nic się nie zmieni. Będzie już zawsze Tomaszów, będzie zawsze niepokój, nerwy, złe sny.
a reszta jest fantazją. A ględziłem, nabazgrałem masę bzdur. Już pewnie jesteś okropnie zasmucona. Już jesteś zła na mnie. Już mnie ganisz. A przecież wiesz dobrze, że poprzez te wszystkie czarne noce przyświeca mi twoja miłość, jak światełko małe, a mocne, i że tam zawsze patrzą zmęczone oczy. Bywaj mi zdrowa, kochana, całuję cię. Stokrotnie, twój zawsze Lutek. Serdeczne ukłony dla mamy. Dziękujemy. Czarne i słońce jeszcze świeci. Z daleka kominy i kominy. Na ulicy nikogo, nikogo, nikogo. Bela śpiewa jakąś polską piosenkę. Gdzie jesteś, dziewczyno, mała dziewczynko? Tak mi dzisiaj było, jakbyś miała zjawić się tu. Przyjdź na jeden wieczór, będzie trochę
Dziękujemy. Dziękujemy Państwu serdecznie. Zespół Agnellus. Chciałabym jeszcze powiedzieć o kilku informacjach organizacyjnych, można by tak powiedzieć. Jeżeli chodzi o tę książkę, możecie ją Państwo nabyć dzisiaj poprzez cegiełkę czy w wysokości 45 zł. Natomiast poza dniem dzisiejszym zachęcamy do kontaktu z fundacją, z pasażami pamięci. I można zamówić wtedy tę książkę, a także skontaktować się w sprawie spotkań autorskich, do których serdecznie zapraszamy, z panią Tamarą Jaworowską. Też warto powiedzieć, że ta książka została wydana dzięki nakładowi pracy, ale też środkom finansowym Fundacji Pasażer Pamięci, także dzięki wsparciu różnych darczyńców, którzy wzięli udział w zbiórce, a także dzięki grantowi Żydowskiego Instytutu Historycznego. Justyna Biernat, która powiedziałam, że jest autorką, jest redaktorką, ale także twórczynią opracowania naukowego, bardzo obszernego wstępu w tej książce. Na co dzień pracuje w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Justyno, gdzie spotkałaś Ludka? Skąd on się wziął w twoim życiu? Jak się o nim dowiedziałaś? Ludka poznałam 6 lat temu dzięki profesorowi Krzysztofowi Witczakowi, który zapoznał mnie z wieloma materiałami historycznymi związanymi z żydowskim Tomaszowem, między innymi z listami z tomaszowskiego getta. Więc 6 lat temu zaczęła się moja fascynacja Tomaszowem jako takim. Ponieważ od Ludka się zaczęło, nie miałam świadomości, jak mimo iż krótka historia Tomaszowa, jak bardzo jest bogata, szczególnie jej rys wielokulturowy. Ludek, kontakt z listami uświadomił mi, że warto ją się zająć i o nią zadbać, więc początek był nieśmiały, to były kontakty właśnie z listami, które znajdują się obecnie w Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie, więc nie ma do nich bezpośredniego dostępu. Ludek pozostawił po sobie 100 listów i 19 karykatur. W getcie tworzył amatorski teatr, rysował, pisał do ukochanej dziewczyny, więc początki pojawiły się 6 lat temu, 2 lata temu, 3 lata temu powstała Fundacja Pasażer Pamięci, więc ukonstytuowało się to, co jest moją pasją. Natomiast kontakt z Ludkiem był i jest bardzo dynamiczny, ponieważ z jednej strony jest to kontakt naukowy, a więc praca w archiwach, zgłębianie tego, czego nie chciał powiedzieć, a wiele nie chciał powiedzieć w swoich listach o tym, jak rzeczywiście było w okresie okupacji, ale to też również przetwarzanie artystyczne tych listów. Jestem pedagogiem teatralnym, zależało mi na tym, aby listy zaczęły oddychać, mówić, więc realizowałam również projekty, w ramach których powstawały czytania performatywne, dramaty, więc ta obecność Ludka jest obecnością wielopoziomową, i naukową, i kulturalną, jakby ciągle trwa. Romantyk, marzyciel, 19-letni chłopak, zakochany, czy może dekadent, pesymista? Jaki był Ludek? Jakie są twarze Ludka w tej książce? Myślę, że najlepiej poznać Ludka poprzez jego listy, czyli wgłębić się w jego bardzo dynamiczny, wewnętrzny monolog. Pozwolę sobie oddać jemu głos, ponieważ wydaje mi się, że on najlepiej siebie charakteryzował. Pisał o sobie, że jest marzycielem. Bardzo dużo pisał o swojej dziewczynie, o swojej miłości do sztuki, nie tyle do rysunku. Mamy w zachowanych właśnie te 19 karykatur, które znajdują się w książce. Kochał nie tyle rysunek, do którego to rysunku zachęcał go bardzo mocno łódzki artysta znajdujący się w tomaszowskim getcie, Henryk Barczyński. Tęsknił bardzo do teatru. Kiedy wybuchła wojna w 1919
1939 roku Lutek z rodziną i Edith, pochodząca z Gdańska, przebywali w Bydgoszczy. Tam Lutek właśnie zdał maturę w gimnazjum humanistycznym, tam miał swoją wielką grandę przyjaciół i tam miał Edith. Więc lata 30., kiedy on mieszkał w Bydgoszczy, były bardzo obfitymi dla niego jako młodego człowieka, formującymi go latami, kiedy tworzył amatorski teatr, był aktorem, był reżyserem. Jego ojciec zresztą też w Tomaszowie prowadził amatorski teatr. I wybuch wojny spowodował, że wszystko popękało. Więc listy są zapisem jego wielkiej tęsknoty za Bydgoszczą. Jest zapisem jego marzycielstwa, jego również pijaństwa, jego hulanek, jego ogromnej potrzeby, żeby być żywym, bo czasem mówił, że czuje się już umarły, więc pisał o sobie, jestem marzycielem, jestem zbójem, jestem dziki, pisał o sobie, jestem Słowianinem, jestem Polakiem, był zasymilowanym Żydem, czuł się Polakiem, kochał polską literaturę, nie mógł jej wystawiać na skromnych deskach, czyli tak naprawdę w pokoiku jednej z tomaszowskich kamienic teatru. Nie mógł, ponieważ twierdził, że nie pozwalają mu na to środki scenograficzne, a potrzebował rozmachu, więc z tego powodu nie podejmował się wielkiej romantycznej literatury, którą uwielbiał. A poza tym, jak twierdził, ludzie lubią się śmiać. Ludzie potrzebują się śmiać, nie chcą płakać, nie chcą w tych okropnych czasach słuchać i czytać o tym, co jest smutne. Ale pozwolę sobie jeszcze oddać głos komuś, kto lepiej znał Lutka niż ja. Jest to osoba, która pojawia się w jego listach i prosiłabym teraz o prezentację. To jest Lutek Orenbach, to jest Edith Blau, a więc główni bohaterowie naszych listów. Lutek pisał listy od 1939 roku do 1942 roku do Edith, która przebywała w Minden ze swoją matką. Lutek pisał do niej w języku polskim, natomiast ona odpisywała mu w języku niemieckim. Tak też w Bydgoszczy się kontaktowali, ale twierdzili, że się doskonale rozumieją i kochają. Do momentu, w którym Lutek żył, pisał. Ostatni list to początek 1942 roku. W październiku, listopadzie getto przestaje istnieć. Orenbachowie prawdopodobnie giną w trakcie likwidacji getta lub też w Treblince. Edith przeżyła wojnę, przekazała te wszystkie listy do Waszyngtonu w latach 90. Ale w tych listach pojawia się bardzo wiele osób. Młodszych, starszych, dzieci, przyjaciele Lutka, którzy tworzyli teatr, jego rodzice, również starsi, którzy tworzyli Tomaszowski Judenrat. Lutek był Beamterem, czyli urzędnikiem w Tomaszowskiej Radzie Starszych, więc znał, powiedziałabym, tomaszowską inteligencję żydowską. Kiedy widziałam Stefcię, kiedy widziałam Adasia, próbowałam dociec, co to za Adaś, co to za Stefcia, ich nazwiska, ich imiona, więc to była praca w 13 archiwach i w Polsce, i poza Polską, trwająca około 6 lat, ponieważ ta dynamika nie była bardzo, rozciągała się w czasie. I wśród tych wszystkich badań udało mi się dotrzeć do pewnej osoby i tą osobą jest Mira. Ona również znajdowała się w tomaszowskim getcie, więc teraz możemy zobaczyć Mirę. Mira urodziła się w 1924 roku i pochodziła z Gdańska. Urodziła się w Sopocie, wychowała w Gdańsku i właśnie w Gdańsku poznała Edith, choć nie chodziły do tego samego gimnazjum. Mira chodziła do polskiego gimnazjum, natomiast Edith do niemieckiego. I Mira z tego Gdańska wędrowała ze swoją rodziną w różne rejony i znalazła się w tomaszowskim getcie. Tam mieszkała i po latach, kiedy już zakończyła się wojna, ona przeżyła wojnę, opisywała w swojej książce anglojęzycznej Echa Holokaustu o swoich doświadczeniach wojny. Tam był również Tomaszów, ale tam nie było Lutka. Co ciekawe, w jednym ze swoich listów Lutek wspomina o pewnej Mirze. Mirze, która pożyczała mu firanki, żeby mógł stworzyć kotarę do teatru. Dzięki temu, że powiedział, że jest to Mira Ryczkę i dzięki temu, że powiedział, że pochodzi z Gdańska i zna Edith, uświadomiłam sobie, że ta sama Mira jest właśnie tą Mirą, która nie wspominała w ogóle o Lutku. Mira obecnie ma 95 lat. Możemy teraz kawałeczek dalej pójść. I mieszka w Ameryce.
Dwa lata temu próbowałam się skontaktować z rodziną pani Miry, żeby dowiedzieć się choć troszkę więcej. Nie udało mi się to. Już po domknięciu prac nad książką, dwa tygodnie przed premierą, otrzymałam maila z Ameryki od synów pani Miry, których też możemy za chwilkę zobaczyć wraz z panią Mirą. Otrzymałam maila od Bena, który napisał: Mira, cieszy się, że wreszcie po latach będzie mogła porozmawiać w języku polskim i czeka na twój telefon. Zadzwoniłam, płakałam, rozmawiałyśmy. Pani Mira opowiadała o tym, jak było, kim był Lutek, kim była Edith. Pytałam mnie, co z Edith. Widziałam ją ostatnio 70 lat temu. Powiedziałam, nie wiem, nie udało mi się z Edith skontaktować. Opowiadała, że teatr stanowił ich życie, że to było jedyne, co dawało im młodym siłę, że to nie był teatr, to był tylko pokoik. Myśmy tam mieli tylko kilka krzeseł, siedzieliśmy na ziemi, rekwizyty były z byle czego. Opowiadała, że Lutek bardzo, bardzo kochał teatr, że był całkowicie oddany tej pasji i och, gdyby pani go poznała, na pewno pani by go polubiła. Opowiadała również o Edith, którą znała dość krótko, z którą chciałaby się skontaktować, ale te drogi się rozeszły. Myślę więc, że to, jak opowiadał o sobie Lutek i to, jak opowiadała i nadal opowiada o nim pani Mira, jest najlepszą odpowiedzią. Ja sama mogę jedynie opowiadać o moim doświadczeniu listów, ale myślę, że jeśli państwo przeczytacie, będziecie mieli własne kolejne opowieści. Natomiast to, jak było, wiedzą tylko ci, którzy tam byli lub to zapisali. Niesamowite, że udało ci się dotrzeć do żyjącego jeszcze świadka tych wydarzeń. Kogoś, kto znał osobiście Lutka. To rzeczywiście wyjątkowe i bardzo wzruszające, myślę, doświadczenie. Lutek rozsłynął rolą Sokratesa tańczącego, a więc rolą, która eksponuje witalne siły, radość życia, wręcz hedonizm. Chciałam cię zapytać, jak Lutek opisuje ten czas wojny, okupacji? Jakie jest jego doświadczenie getta tomaszowskiego, życia w getcie na co dzień? Lutek przede wszystkim, co państwo zresztą poznacie z listów, nie pisze prawie wcale o wojnie, o śmierci. On pisze o tym, jak on bardzo kocha, jak on bardzo tęskni, jak on bardzo lubi być na scenie. Pisze o swoich myślach, o swoich przeżyciach. Pojawiają się tylko zdawkowe, bardzo niepokojące zdania w postaci: my giniemy, co ja ci będę pisał, po co mam cię martwić, lepiej żebyś tego nie wiedziała. I to są miejsca istotne dla historii getta, czyli na przykład akcje eksterminacyjne. Wszystko to starałam się w pierwszym rozdziale jakoś zmapować, to znaczy to, czego on nie pisze, dopisywałam, to miejsce, w którym on pisze, powstało getto przekreślone, informowałam, że getto powstało 3 maja 1940 roku, więc dopisywałam wszystko to, czego on nie chciał. On pisał, że przecież po co mam pisać o rzeczach, które pachną śmiercią? Więc ja niestety zajmowałam się tymi rzeczami, które pachną śmiercią, o których on nie chciał pisać, bo zależało mu o tym, by opowiadać o sztuce, o teatrze, o rysunkach. Wysyłał jej rysunki, wysyłał jej również swoje zdjęcia, między innymi w kostiumie Sokratesa tańczącego. Niestety te zdjęcia się nie zachowały. Sokrates tańczący, Tuwima, był, zresztą bardzo uwielbiał Tuwima, szczególnie jego poczucie humoru. Był pierwszą sztuką, jaką tutaj wystawił w Tomaszowie. Podczas przyjęcia urodzinowego prezesa Judenratu, Bolesława Szepsa, było to dla niego bardzo duże przeżycie. Oprócz tego recytował jeszcze kilka liryków i dodawał: Edith, to było dla ciebie. Więc był wiecznie na scenie i myślę, że jego listy również były takim troszkę sceniczną przestrzenią. I myślę też, że miłość jest takim też głównym tematem jego listów. Miłość, która rzeczywiście napędzała go i była taką jego energią, siłą stymulującą, siłą życiową. I tutaj chciałam zapytać ciebie, Agnieszko, bo to było słychać w tych tekstach wyśpiewanych w waszych piosenkach. Chciałam zapytać, jak powstawały te słowa, jaka była metoda tworzenia piosenek, które dzisiaj usłyszeliśmy?
No, najpierw po prostu czytałam listy. To było jakieś takie spotkanie właśnie z tą osobowością Ludka. I po prostu te fragmenty, które mnie jakoś poruszały, zatrzymywały, a szczególnie te fragmenty, które trochę poetyzowały, kiedy on, widać było, że ma jakieś natchnienie, opisuje coś w trochę inny sposób, no też przykuwały moją uwagę. I niektóre rzeczy same się śpiewają. Do niektórych trzeba troszeczkę więcej czasu. Ale to, co jest takie jakby, to, co było tutaj inspirujące, to była prawdziwość i szczerość tych słów. Bo jeśli on mówił, że może świat potrwa tylko do jutra, co możemy usłyszeć gdzieś tam w jakiejś piosence, to jednak on pisał o tym na serio, tak? A my na co dzień w taki sposób o śmierci nie myślimy, staramy się ją raczej kamuflować, odsuwać, też myślimy, że nie, no, jesteśmy bezpieczni. Tak naprawdę też nie jest. I to może właśnie było taką inspiracją dla mnie, żeby w te teksty wniknąć i wejść. W tych piosenkach pojawia się też ta mała dziewczynka, czyli Edith. Zwracam się do was obu. Jaka według was była Edith? Jaka jest w tych listach? Jaka dla was też jest? Jak on ją stworzył? Oczywiście trudno powiedzieć, czy taka była, ale możemy się dowiedzieć, jak Lutek ją widział, jak o niej myślał, jak o niej marzył. On ją opisywał jako małą dziewczynkę, ale to było czyste, po prostu kokietował, nazywał ją Błękitną Edith, moją blałką. Była od niego młodsza, ale on miał świadomość, że ona jest bardzo silna. I on wielokrotnie podkreślał, że ty jesteś małą dziewczynką, ale ty jesteś mocna, ty dasz radę. Ona zresztą ciężko pracowała, również w Minden. Wspierała także dzięki swojemu wujowi, którego mieszkała finansowo, na tyle, na ile mogła, przekazując rozmaite środki żywnościowe i Ludkowi w tomaszowskim getcie, i Ruth Goldberg, która przebywała w getcie warszawskim, również bydgoskiej przyjaciółce Edith i Ludkowi, Ludka. Więc Edith faktycznie jest dla mnie takim uosobieniem działania. Ona działała. Ona pytała, czy macie cukier, czy macie kawę, czy macie pończochy, czego wam trzeba. A Lutek pisał, och, jak ja tęsknię, przytul mnie. Gdzie ty jesteś, moja mała dziewczynko? Więc jakby ale jest nazywał ją też moja mała pupko. Pupka tęsknił to było za jej pocałunkami. Tak, to prawda. Wydaje mi się, że tutaj pupka jest taką grą słowną, ponieważ w języku niemieckim die Puppe to jest lalka, więc nazywał ją laleczką. Tak, był niezwykle subtelny, jeżeli chodzi o taką potrzebę bliskości fizycznej, ale podkreślał cały czas tęsknotę za jej pachnącymi policzkami. Agnieszko, byłaś też autorką projektu graficznego. Czy kiedy czytałaś listy, to czy coś właśnie pod kątem edytorskim cię zaskoczyło? Czy coś cię zainspirowało? No tutaj było dużo różnych dylematów, w jaki sposób jednocześnie być dla czytelnika takim, jak pokazać te teksty w sposób czytelny, ale jednocześnie oddać charakter typografii.
I tutaj też ja się śmiałam, że jak ta książka wyjdzie, to ja sobie wydam drugą książeczkę z korektami, które otrzymywałam od korekty i od Justyny, autorki, kiedy korekta mi pisze, to niedopuszczalne, to straszny bałagan, a Justyna, jaka wspaniała typografia, jaki genialny układ, jak to dobrze tam włożone. I ja tak musiałam to wszystko brać pod uwagę jednak i patrzyłam też, wkładając każdy kolejny list, patrzyłam na list oryginalny, czy tam nie ma jakiegoś elementu, który warto byłoby ująć. A jedna taka rzecz mnie bardzo zaskoczyła, ponieważ w jednym z listów jest napisane słowo Warszawa, kiedy on poruszony widokiem zburzonego miasta tworzy literki, w których brakuje elementów. I ten napis Warszawa po prostu dokładnie jest odwzorowaniem czcionki zaprojektowanej w 2004 roku przez Manfreda Kleina. I no idealnie, jak gdyby porównując, jest to też w tej książce, ten list jest oryginalny, opublikowany, można sobie zobaczyć, jak te napisy korespondują ze sobą i tutaj zdecydowałyśmy się z Justyną, żeby właśnie tą czcionką też posłużyć się na okładce. Także Lutek był rzeczywiście bardzo utalentowanym młodym człowiekiem. Też właśnie te karykatury, którymi tutaj dysponowaliśmy, umieszczone odpowiednio na ładnym papierze, wyeksponowane, od razu jak gdyby widać tutaj w książce ich wartość plastyczną. Bo tak to dla kogoś może to były jakieś tam karteluszki z rysunkami, no, może była poplamiona kartka, może rysunek nie był dobrze zakomponowany, bo akurat miał taką kartkę, a nie inną. Nie mógł tego inaczej zrobić, czy na czysto namalować jeszcze raz, bo miał tylko tyle kartek. I więc tu widzimy tą wartość tych karykatur. No i pisarskie też jak gdyby jego umiejętności na tak młodego człowieka, jakby wyrazić te wszystkie emocje, które się w nim mieściły. I to, co sprawiało, że widział sens życia, no to moim zdaniem jest to no rzeczywiście wspaniale ujęte i tak też zżyłam się z tą postacią bardzo mocno podczas tej pracy. Także ja jeszcze tylko dodam, że bardzo nam zależało, żeby książka sama w sobie też była wartością, żeby była artefaktem, żeby była piękna. Lutek był artystą i to również jest widoczne w jego listach. Nie tylko w ich semantyce, czyli w treści, ale też w ich formie. To znaczy to, jak on układał sobie te swoje literki na liście, jak dorysowywał coś, jak pomijał, wydawało mi się znaczące, nawet w pracy edytorskiej. Czyli celowo tutaj nie poprawiałam go, bo wiedziałam, że on ma w tym swój zamierzony cel. Był wyedukowany, posługiwał się językiem polskim, ale potrafił również niemiecki. Mamy tutaj także wtrącenia łacińskie, wtrącenia francuskie, wtrącenia z jidysz, a więc jest cała paleta jego możliwości i obu nam zależało, żeby zachowana była ta jego wartość również formalna. Pani z drukarni niepokoiła się, kiedy otrzymała do druku plik, że są błędy, że przecież są skreślenia. Tak ma być. Więc jakby to był zamierzony cel, żeby tutaj nie odbierać Lutkowi jego głosu i go jakoś nie poprawiać.
Dziękuję bardzo. Chciałam jeszcze, jeśli mogę. Książka jest artefaktem i jest piękna i Lutek też pięknie pisał, natomiast tak jak wspomniałam, dużo milczał i ja się zajęłam przede wszystkim tymi przemilczeniami, tym, czego on nie chciał powiedzieć, a bardzo mi zależało, żeby w rozdziale wstępnym zająć się wszystkimi, którzy tam byli, całą tą nieistniejącą żydowską społecznością, która w dużej mierze zginęła. Dlatego tak bardzo precyzyjnie, przede wszystkim genealogicznie pracowałam, i tak bardzo mi zależało, żeby odzyskać to wszystko, co Lutek zakrył. I chciałam podkreślić, że była to bardzo żmudna praca, polegająca nie tyle na zgłębianiu się w listach, ale na pracy poza listami, ponieważ listy są w zasadzie jedynym takim zachowanym źródłem z tamtych czasów. Nie mamy dokumentów Rady Starszych Ludności Żydowskiej, w zasadzie nie mamy prawie nic, co by nam więcej powiedziało, więc trzeba było to skompletować, żeby dowiedzieć się, co on tak naprawdę przeżywał i co się działo, w którym momencie, w którym roku, co się działo w tym getcie, kiedy zostało zlikwidowane, w jakich warunkach ci ludzie funkcjonowali. I praca nad listami to była nie tylko praca archiwalna, ale to była również praca, powiedziałabym, terenowa, czyli spotkania z wszystkimi osobami, które mogły cokolwiek powiedzieć, co pamiętały lub co pamiętali ich rodzice. Więc było to zbieranie bardzo różnych głosów i chciałabym jeszcze, domykając naszą rozmowę i oddając Państwu głos, jeszcze przywołać jeden głos. Jest to głos osoby, której historia również wiąże się z Tomaszowem, w szczególności z historią tomaszowskiego getta, a która chce nam coś powiedzieć prosto z Nowej Zelandii. Nie mogła dzisiaj się pojawić. Justina, and good morning to all of you. It's an absolute privilege to be able to talk to people from Tomaszów and to congratulate Justina on the work that on the very fine work that she has done in this book, making Lutek Orenbach's letters available to everyone and also describing the ghetto as it was in Tomaszów Mazowiecki. My name is Helen Ritchie. I'm from the Bornstein family. They were my great-grandparents. My grandmother was Paula Pesa Bornstein and my mother was born in Tomaszów Mazowiecki. And we had aunts and cousins, all of my grandmother's brothers and sisters were born in Tomaszów Mazowiecki and all were in the ghetto. The family lived at number 6 and number 8 Warszawska Street, where there was a large factory. There is still a remaining wall of the factory and now it is a supermarket. But the house, the Bornstein, the David Bornstein house, is still there. In 1939, the Volksdeutsche occupied the house, the villa, and my relatives, Roma and Zocha, had to live upstairs. My grandmother, Paula, and my mother lived for most of their time in the northern part of Czechoslovakia. But they visited the family, the grandparents, very often. My grandmother became a widow at a very young age. They both managed to escape to New Zealand, and that's why I'm able to speak to you now, because I was born just after the war in New Zealand, and I've been lucky enough to be able to live a very fortunate life here. Roma Kartusz, Zocha Aronson and Halinka were our relatives, and they lived in the ghetto, but they managed, and I'll tell that story, to get to New Zealand eventually. They were neighbours of Lutek. They lived in the same street and quite possibly next door. That street, Wisnosz Street, today, Jego Street, was where the Aktion took place, the gathering of the Jews in October 1942 and November 1942,
8,000 at one point, and 7,000 at another. At the church, now replaced by a larger church, which you will no doubt know and possibly attend, and also in the hospital grounds, their house was between both. The Action took away, probably took away Lutek, and definitely took away all of the relatives, all of our cousins and aunts and their husbands, and some of the children to Treblinka. Halinka married a person called Henjek Berzinski. He has made a memorial grave, actually his brother did, in the Tomaszów Mazowiecki today. They are right at the front of the cemetery, which unfortunately is largely closed and not well looked after, because there is no Jewish community now in Tomaszów Mazowiecki. The Berzinskis lived at number 7 and number 8 Antiago Street, St. Antiago Street, where Mrs. Theodore, I think was her name, Berzinski had a fur shop. Hanyek Berzinski was a policeman, the Ordnungsdienst, paid for by the Judenrat, as was another cousin, Ignaz Ragrodzki. Ignaz was taken in the Purim action in 1943 and was shot, mass murdered, along with several hundred intelligentsia in the Tomaszów Mazowiecki Cemetery. Henjek Berzinski married Halinka, who was a cousin of ours, and he, as a policeman, was responsible, was told, was forced to help people get onto the trains to go east. Of course, they did not know where east was. They were promised resettlement, they were promised work, but actually they were sent to Treblinka. And unfortunately for him, he was fooled by the authorities. He was told his mother would not be on the train, and the last words he heard was from his mother inside one of the trains, and that was the last he saw of her. And he then resigned, he gave in his policeman's cap and refused to do the work any longer and became a carpenter. Roma Zocha and Halinka, mother and two daughters, were not caught up in the Action, nor was Henry or his brother Ignaz. They remained behind. They were about 1,000 who remained behind and who worked, they worked in a factory mending German army uniforms outside the ghetto, but guarded, so never free. They then were sent in May of 1943 to Bluzhin, a sub-camp of Majdanek, and then to Plaszow with the horrible Amon Gert, and to Auschwitz, and then on a death march to the north of Germany, where unfortunately Halinka died of tuberculosis 1 month after liberation. Roma and Zocha managed to come to New Zealand after returning first to Tomaszów for about a year and a half. The ghetto itself was full of, as you know, was a terrible place. Squalor, torture, murder, deprivation. And that was where Lutek was able to actually celebrate the talents that this young man, 19-year-old young man, had. Theatre work, his drawings of Dr. Hirschsprung, who was just down the road, lived down the road from Roma and from Lutek, and wrote these letters to his girlfriend, which are treasures. I
want to congratulate Justyna for the excellent work that she has done. She is doing very important work. Justyna, we had wonderful meetings together, and I thank you for showing me exactly where the ghetto was. And I look forward to, well, I won't be able to read your book in Polish, but to having the translation if it ever happens. Congratulations. And thank you for taking up the cudgel against what I see as racism and stereotyping of a people who were just ordinary people trying to get on with their ordinary lives in Tłumaczów Mazowiecki. Thank you very much and congratulations. Dołączam się do gratulacji i oddaję Państwu głos. Bardzo prosimy o pytania. Gdzieś tutaj pewnie mamy mikrofon. Pytanie odnośnie tej pani, która teraz mówi z Arabii. Czy ta pani jest w roku 45? Nie pytałam. Czy ona była z wykształcenia psychologiem? Nie sądzę. Nie, mówi, bo dlatego pytam, że dotarła do mnie w połowie lat 90. pani z Nowej Zelandii. Aha. Właśnie pani, która pochodzi z tej rodziny, szukała śladów majątku właśnie tych przy ulicy Warszawskiej i przedstawiła się właśnie jako osoba związana z rodziną Bolsztajnów. 45 rocznik, z wykształcenia psycholog, a była w ogóle wtedy wiceburmistrzem czy wicemerem stolicy Nowej Zelandii. I właśnie no, mówiła mi o tych, to znaczy mówiła, no, przez tłumaczę, bo tylko po angielsku mówiła, na temat właśnie ulicy Warszawskiej, tych dwóch odnóg Bolsztajnów, którzy tutaj w Tomaszowie mieszkali, którzy mieli te fabryki w północnej części miasta i tutaj w tej przy ulicy Konstytucji i Barlickiego. I właśnie dlatego byłem ciekawy, bo podobna do tej osoby, którą spotkałem właśnie, która do mnie trafiła, bo jestem geodetą i zajmowałem się między innymi sprawami majątkowymi związanymi właśnie z tymi fabrykami na terenie Tomaszowa. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Może przyjdą refleksje dopiero po lekturze. Jak przyjdą, to zachęcam do słania listów, dzielenia się przemyśleniami. Będziemy publikować na stronie. Zachęcamy też do kontaktu oczywiście z Fundacją Pasażer Pamięci. Tworzy ją Justyna Biernat, ale również obecni tutaj na sali Karolina Gajek-Szczepanik oraz Bartłomiej Sęk. Jeśli jesteście, to pomachajcie. Fundacja się zajmuje bardzo tutaj... Zapraszamy. Fundacja zajmuje się działaniami kulturalnymi, edukacyjnymi w Tomaszowie Mazowieckim i także cały koszt z książek Sen o teatrze właśnie jest przeznaczony na te działania. Także jeszcze raz zachęcamy, zapraszamy do zapoznania się z tą niesamowitą historią i zapraszamy do wysłuchania. Być może uda nam się namówić zespół do zaśpiewania ostatniej piosenki Tomaszów. Tak, to jest taka piosenka, która powstała podczas jednego z naszych Tomaszów projektów. Znaczy piosenka, kompozycja nie, natomiast tekst, nie ten Tomaszów. Ja myślałam, że chodzi ci o Tomaszów Ewy Dymarczyk. A dobrze, to wspaniale. Każdy Tomaszów jest, no to tym lepiej, dobrze. Niech będzie Tomaszów w jakiejkolwiek odsłonie. A osobiście chciałam bardzo, bardzo podziękować każdemu z osobna za przybycie, za zainteresowanie. Mam poczucie, że badanie tego tematu i przyglądanie się społeczności żydowskiej Tomaszowa jest jak kontakt z rozbitym, ogromnym lustrem, którego kawałeczki są rozproszone wszędzie, które czasem ranią i to zbieranie jest bardzo żmudne, bardzo trudne. I dziękuję, że Państwo zechcieli się wpisać w tę opowieść i w jakiś sposób dołączyć
do tej wspólnej historii i wspólnej opowieści o Tomaszowie. Zapraszamy też do rozmów w kuluarach. Dziękujemy bardzo za to spotkanie. O Boże. Nie. Ale to my wszyscy, to my wszyscy. Dziękuję bardzo. I proszę nie uciekać, jeszcze się wsłuchać. Tomaszów Wydmarczyk. Wrześniowa w tym białym domu, w tym pokoju, gdzie cudze meble postawiono, możemy skończyć naszą dawną rozmowę smutnie nieskończoną. Więc może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Jeszcze mi oczu jasnych spływa do warg kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz. Pijesz zielone wino grona. Ten biały dom, ten pokój martwy do dziś się dziwi. Nie rozumie, wstawili ludzie cudze meble i odchodzili stąd w zadumie. A przecież wszystko tam zostało, nawet ta cisza trwa wrześniowa. Więc może byśmy tak milszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam du holde kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnam. Lecz nie drży w dłoni twej marenka, więc wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam duch holde kunst. Więc tak, bez słowa. A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszkowa. Może tam jeszcze z mieszkiem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Jeszcze mi tylko
Dziękujemy bardzo. Przecież 19 lat i nie chcę płakać. A jeżeli śmiać się nie można, to trzeba sobie ten śmiech zrobić. Trzeba sobie pić, trzeba sobie śpiewać. Może świat potrwa do jutra. Może świat potrwa tylko do jutra. Wszędzie, które tłuczą się po brudnych ulicach, które wiszą nad uchem dniem i nocą. Trzeba przytłumić stuk sić, trzeba przykryć wiosną mgłą zapomnienia, trzeba tylko głośno, donośnie śpiewać.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Daniel Machoś, Agnieszka Nowak, Tomasz Kowalski, Mateusz Joachimiak. I Agnieszka Kowalska-Owczarek. Dziękujemy.